Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Sakrament Eschatologicznej Nadziei, Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 1 grudnia 1982 roku. Przeprowadziliśmy analizę listu do Efezjan, a przede wszystkim rozdział 5, wiersze od 21 do 33, pod kątem sakramentalności małżeństwa. Usiłujemy jeszcze spojrzeć na ten sam tekst w świetle słów Ewangelii oraz Pawłowego Listu do Koryntian i do Rzymian. Jako sakrament zrodzony z tajemnicy odkupienia, zrodzony poniekąd na nowo w oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, jest małżeństwo skutecznym wyrazem zbawczej mocy Boga, który urzeczywistnia swój odwieczny plan również po grzechu, również pomimo trojakiej porządliwości, jaka ukryta jest w sercu każdego człowieka, mężczyzny i kobiety. Jako sakramentalny wyraz owej zbawczej mocy jest małżeństwo zarazem słowem wzywającym do przezwyciężania porządliwości, jak o tym mówią Chrystusowe słowa skazania na górze. Owocem takiego zwycięstwa jest jedność i nierozerwalność małżeństwa, jest nim ponadto pogłębione poczucie godności kobiety w sercu mężczyzny, jak również godności mężczyzny w sercu kobiety. I to zarówno w obcowaniu małżeńskim, jak też w każdym zakresie wzajemnego odniesienia. Ta prawda, że małżeństwo jako sakrament odkupienia jest dane człowiekowi porządliwości, jako łaska, i równocześnie jest mu zadane jako etos, znalazła również szczególny wyraz w nauczaniu świętego Pawła, zwłaszcza w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Porównując małżeństwo z dziewictwem, Czyli bezrzędnością dla Królestwa Bożego, i opowiadając się za wyższością dziewictwa, autor listu stwierdza równocześnie, że każdy otrzymuje własny dar od Boga jeden taki, a drugi taki. Na gruncie tajemnicy odkupienia małżeństwu odpowiada więc szczególny dar czyli łaska. W tym samym kontekście, apostoł, udzielając rad swoim adresatom, zaleca małżeństwo ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty, zaleca z kolei małżonkom wzajemne oddawanie sobie powinności małżeńskiej, pisze w dalszym ciągu, lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie niż płonąć. Utworzyło się wokół tych Pawłowych wypowiedzi przekonanie, że małżeństwo stanowi swoiste remedium konkupiscencję. Jednakże autor listu do Koryntian, który, jak widzieliśmy, uczy wyraźnie, że małżeństwo odpowiada szczególny dar, że w tajemnicy odkupienia jest ono dane mężczyźnie i kobiecie jako łaska, wyraża w swych słowach, zarazem sugestywnych i paradoksalnych, tę po prostu myśl, że jest ono im zadane jako etos. Jeśli, wedle słów Pawłowych, lepiej jest żyć w małżeństwie niż płonąć, to płonąć oznacza nieład namiętności, zrodzony z samej porządliwości ciała. Podobnie przedstawia ją w Starym Testamencie autor Księgi Syracha. Porównaj Księga Syracha, rozdział 23, 17 wiersz. Małżeństwo natomiast oznacza ład etyczny, świadomie wprowadzony w tę dziedzinę. Można powiedzieć, że jest ono miejscem spotkania się erosa i etosu, oraz wzajemnego ich przenikania się w sercu mężczyzny i kobiety oraz w całym ich wzajemnym odniesieniu. Ta prawda, że małżeństwo jako sakrament zrodzony z tajemnicy odkupienia jest dane człowiekowi historycznemu jako łaska, a równocześnie zadane jako etos, określa również charakter małżeństwa jako jednego z sakramentów Kościoła. Jako sakrament kościoła, małżeństwo posiada znamienie nierozerwalności. Jako sakrament kościoła jest też małżeństwo owym słowem ducha, wzywający mężczyznę i kobietę, aby kształtowali całe swoje obcowanie, czerpiąc moc z tajemnicy odkupienia ciała. Są oni w ten sposób wezwani do czystości jako właściwego dla nich rodzaju życia, według ducha. Odkupienie ciała. Oznacza w tym wypadku również ową nadzieję, którą można w wymiarze małżeństwa określić jako nadzieję dnia powszedniego, nadzieję doczesności. Na gruncie takiej to właśnie nadziei zostaje przezwyciężona porządliwość ciała jako źródło dążenia do egoistycznego zaspokojenia, a samo ciało w sakramentalnym przymierzu męskości i kobiecości staje się swoistym tworzywem trwałego i nierozerwalnego zjednoczenia osób. Komunio personarum w sposób godny osób. Ci, którzy jako małżonkowie, wedle odwiecznego ustanowienia, łączą się ze sobą tak ściśle, że stanowią poniekąd jedno ciało, są równocześnie wezwani poprzez sakrament do takiego życia wedle ducha, jakiemu odpowiada ów dar, który w sakramencie otrzymują. W mocy owego daru, prowadząc jako małżonkowie życie według ducha, Zdolni są odkrywać owo szczególne obdarowanie, jakie stało się ich udziałem. O ile porządliwość zaciemnia horyzont wewnętrznego widzenia, odbiera sercom przejrzystość pragnień i dążeń, o tyle życie według ducha, czyli łaska sakramentu małżeństwa, pozwala mężczyźnie i kobiecie odnajdywać prawdziwą wolność daru związaną z poczuciem oblubieńczego sensu życia w jego męskości i kobiecości. Życie według ducha wyraża się przeto również w owym wzajemnym poznaniu, w którym małżonkowie, stając się jednym ciałem, poddają swoją kobiecość i męskość błogosławieństwu prokreacji. Mężczyzna poznał swoją żonę Ewę. A ona poczęła i urodziła i rzekła urodziła mężczyznę z pomocą Jahwe. Życie wedle ducha wyraża się również i tutaj, w świadomości obdarowania któremu odpowiada rodzicielska godność samych małżonków. Wyraża się w głębokim poczuciu świętości życia, któremu oboje dają początek, uczestnicząc, tak samo jak pierwsi rodzice, w mocach tajemnicy stworzenia. W świetle owej nadziei, jaka łączy się z tajemnicą odkupienia ciała, to nowe ludzkie życie, nowy człowiek, poczęty i narodzony z małżeńskiego zjednoczenia swego ojca i matki, otwiera się, Ku pierwszym darom ducha, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci bożych. A jeśli całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, to bólom rodzącej matki towarzyszy szczególna nadzieja, jest to nadzieja objawienia się synów bożych, której cząstkę przynosi z sobą na świat każdy nowonarodzony człowiek. Nadzieja ta, która jest w świecie, Przenikając, jak uczy święty Paweł, całe poniekąd stworzenie, równocześnie nie jest ze świata. Co więcej, musi ona zmagać się w sercu człowieka z tym, co jest ze świata, z tym, co jest na świecie. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Małżeństwo jako sakrament najpierwotniejszy. A zarazem jako sakrament zrodzony z tajemnicy odkupienia ciała, z oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, pochodzi od Ojca. Nie jest ze świata, ale od Ojca. I stąd też małżeństwo, jako sakrament, stanowi podstawę nadziei dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, dla rodziców i dzieci, dla ludzkich pokoleń. O ile bowiem świat przemija, a z nim jego porządliwość, ten, kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki. Z małżeństwem jako sakramentem łączy się sam początek człowieka w świecie. Jest weń jednak wpisana również jego przyszłość. I to nie tylko w wymiarach historycznych, ale także eschatologicznych. Do tego odnoszą się słowa, w których Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania ciał. Słowa zapisane przez wszystkich trzech synoptyków. Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie Boży w niebie. Tak Mateusz i podobnie Marek. Łukasz. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Poddaliśmy te teksty uprzednio-szczegółowej analizie. Chrystus stwierdza, że małżeństwo, sakrament początku człowieka w doczesnym świecie widzialnym, nie należy do eschatologicznej rzeczywistości świata przyszłego. Równocześnie jednak człowiek, Powołany do uczestniczenia w tej eschatologicznej przyszłości przez zmartwychwstanie ciała, jest tym samym człowiekiem, mężczyzną i kobietą, którego początek w doczesnym świecie widzialnym łączy się z małżeństwem jako najpierwotniejszym sakramentem, samej tajemnicy stworzenia. Co więcej, każdy z ludzi powołanych do uczestniczenia w rzeczywistości przyszłego zmartwychwstania powołanie to, Przynosi ze sobą na świat, przez to, że w tym doczesnym, widzialnym świecie, ma swój początek za sprawą małżeństwa swych rodziców. Tak więc słowo Chrystusa, które wyłączają samo małżeństwo z rzeczywistości świata przyszłego, równocześnie, pośrednio, odsłaniają znaczenie tego sakramentu dla uczestnictwa synów i córek ludzkich w przyszłym zmartwychwstaniu. Małżeństwo, które jest sakramentem najpierwotniejszym. Małżeństwo jako sakrament zrodzony poniekąd na nowo w oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, nie należy do odkupienia ciała, w wymiarze nadziei eschatologicznej, równocześnie to samo małżeństwo dane człowiekowi jako łaska, jako dar od Boga przeznaczony właśnie dla małżonków, i równocześnie zadane im w słowach Chrystusa jako etos. To sakramentalne małżeństwo wypełnia się i urzeczywistnia w perspektywie nadziei eschatologicznej. Dla odkupienia ciała, w wymiarze tej nadziei, posiada ono znaczenie istotne. Pochodzi bowiem od Ojca, jemu zawdzięcza swój początek w świecie. A jeśli ten świat przemija, jeżeli wraz z nim przemija również porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, która pochodzi od świata. To małżeństwo jako sakrament nieodmiennie służy temu, ażeby człowiek jako mężczyzna i kobieta, przezwyciężając porządliwość, wypełniał wolę Ojca. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. W tym rozumieniu, małżeństwo jako sakrament nosi w sobie również zaczątek eschatologicznej przyszłości człowieka perspektywy odkupienia ciała w wymiarze eschatologicznej nadziei, której odpowiadają słowa Chrystusa o zmartwychwstaniu. Przy zmartwychwstaniu ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. Zarazem jednak ci, którzy będą uczestnikami zmartwychwstania, są równi aniołom i są dziećmi bożymi. Swój początek w doczesnym świecie widzialnym zawdzięczają małżeństwu i rodzicielstwu mężczyzny i kobiety. Małżeństwo jako sakrament początku, jako sakrament doczesności człowieka historycznego spełnia w ten sposób niezastąpioną posługę wobec jego pozadoczesnej przyszłości, wobec tajemnicy odkupienia ciała w wymiarze nadziei eschatologicznej. Adveni ad regnum tu, via di volontà sua, sii in cielo ed in terra. Padre nostro, quotidiano da nobis e che dimitte nobis evita nostra tu cudero nostri vittime, dei vittori nostri, e tre nostri duca induca in tentazione, se liberano samai.